miejmy nadzieję, że to się zmieni, aczkolwiek tak jak mówisz, te mecze z Dolkanem są ciężkie, bo ciężko przewidzieć, co tak naprawdę ten Dolkan zagra. Wyniki nam się nie układały do tej pory, teraz też jakieś tam doszły zmiany w Dolkanie, ale miejmy nadzieję, że w końcu uda nam się z nimi wygrać i zdobędziemy 3 punkty. No, wygrywamy te mecze i to najważniejsze. No, zmiany, no, parę zmian było, tak, w składzie przede wszystkim. Odeszło paru zawodników, głównie tych zagranicznych, którzy w tamtym sezonie stanowili, powiedzmy, o tej silnej zespołu, tak, ten trzon był. No, ale przyszli w to miejsce, myślę, że nie gorsi zawodnicy, a myślę, że i w niektórych przypadkach są lepsi zawodnicy i dlatego te wyniki są takie, a nie inne. A nasze nastawienie, no, jedziemy wygrać mecz, prawda? To będziemy starali się wygrać każdy kolejny mecz i miejmy nadzieję, że powiedzmy tą historię spotkań z Dolkanem przełamiemy i w końcu wygramy.